Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry, gdzie sprawdzimy jedną bardzo ciekawą rzecz. Chodzi o obniżanie samochodów. Jest jeden sposób, aby obniżyć samochód. Tego akurat wozu nie da się obniżyć w normalny sposób, czyli przyjeżdżając do tunera samochodowego, więc trzeba mu troszeczkę postrzelać felgi, aż siądzie. O, tutaj. Trochę weźmiemy sobie słabszą broń. Może weźmiemy sobie na przykład... O. I to jest jeden sposób, a drugi jest taki, żeby użyć koparki, która jest w jedynym znanym mi miejscu w GTA, a teraz samochód jest dużo niższy. Tylko że no, strzelając mu w koła troszeczkę go zepsuliśmy, tak? Ale jest właśnie sposób, żeby trwale obniżyć ten samochód, jakikolwiek zresztą. Wystarczy użyć koparki i opuścić łychę na auto, odejść gdzieś bardzo daleko, potem wrócić w to miejsce i nasze auto będzie stało w tym miejscu, a koparka zniknie. Więc sprawdzimy, czy to rzeczywiście się uda. Bardzo zresztą dziękuję za podesłanie tej ciekawostki, chętnie ją sprawdzę. No i dobrze, zbliżamy się chyba powoli do celu. Trzeba tutaj ładnie wylądować hydrą. Myk i... Ta koparka, czy ten spych, czy co to w ogóle jest, jest gdzieś tutaj w pobliżu. Przynajmniej jest to jedyne znane miejsce przeze mnie, gdzie ona się przeważnie znajduje. I nie wiem, czy teraz się zrespawnuje, czy też nie. Może będzie trzeba kilka razy przylecieć, ale jest, jest. Widać ją. To będzie nasz taki nowy salon tuningowy. O, ale to jest wolne. Ja chyba szybciej by było, jakbym tutaj podjechał Sand Kingiem. Ale nie, jakoś się to rozpędza. Jest to naprawdę konkretny samochód. Dobra. A może się uda, może się uda. Może coś z tego będzie. Dobra, ale łychę można podnieść naprawdę bardzo, bardzo wysoko i powinno się udać obniżyć tego Sand Kinga. Mam nadzieję. Próbujemy. Próbujemy. Tutaj podjechał inny Sand King. Dobra, uwaga. Dobra. No i sprawdźmy. I teraz jak właśnie odlecę daleko hydrą, to koparka powinna zniknąć, a Sand King powinien zostać tak obniżony. Tylko kurde, oby mi nikt tej koparki nie zepchnął z tych trafików. Powinienem tutaj na pobocze gdzieś zjechać. No i dobra, taka odległość chyba wystarczy, żeby ta koparka zniknęła. Wracamy zatem na miejsce, wylądujemy sobie hydrą i zobaczymy, jak wygląda obniżony Sand King XL. A ja bym chciał jeszcze sprawdzić Turismo i w ogóle inne takie samochody, które albo są bardzo wysoko zawieszone, albo których w ogóle nie można obniżyć. What the hell? O nie! Och, dobrze, że przeżyłem. Dobra. Teraz tej koparki tutaj cholera nie ma. A mój Sand King nie wygląda chyba na obniżonego. No nie jest obniżony. Więc co jest? Tak jakby... No, nie jest obniżony. To ktoś mnie wała zrobił, czy Sand Kinga się po prostu nie da obniżyć? W ogóle jakby był taki obniżony, w kozacki by był. Ciekawe, czy twórcy planują zrobić z takich słów jakieś lowridery. Ale to jest coś nie tak, on chyba nie może być aż tak obniżony. Wątpię w to. No dobra, ale może się uda zrobić obniżonego Sand Kinga. Także jeszcze raz sobie pojadę, polecę gdzieś daleko i wrócimy w to miejsce, zobaczymy, czy jest Sand King, czy będzie Sand King obniżony. Jeśli nie, to sprawdzimy jeszcze jakiś inny samochód. Okej, jestem z powrotem i uwaga, Sand King chyba obniżony nie jest. Nie jest obniżony, jest taki, jaki był. Więc no tutaj z tym obniżeniem raczej to nie wychodzi. Ale nie poddajemy się, spróbujemy jeszcze z innym samochodem. Szkoda, że z Sand Kingiem nie wyszło. Bardzo bym chciał pojeździć takim super obniżonym samochodem. A myślałem, że jakoś to się uda, jednak nie. Także spróbujemy sobie jakiś inny samochód. A, trochę za blisko tą hydrą wylądowałem, ale to chyba nic nie szkodzi. Także tak teraz wygląda T20 przed tuningiem. A sprawdzimy, czy uda się bardziej obniżyć ten samochód. No, z Sand Kingiem nie wyszło, ale zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Może się uda, może to tylko przypadłość Sand Kinga, że nie da się go bardziej obniżyć, a może w przypadku tych samochodów się da. Może po prostu Sand King był obniżony, ale w jakimś tam małym stopniu, a ja tego nie zauważyłem. Dobra, bardziej się nie da. (Grywa)
bardziej się nie da tego samochodu obniżyć, więc no sprawdzimy. Troszeczkę te koła były... Była taka przerwa między nadkolami, a między kołami i nadkolami, także ja myślę, że jeśli nie będzie tej przerwy, albo będzie miniaturowa, no to znaczy, że mit nie będzie obalony i będzie to fajna sprawa do obniżania samochodu, no tylko będzie trzeba kawałek się przejechać i wydaje mi się, że takie obniżenie raczej nie będzie trwałym obniżeniem, tylko po prostu po jakimś tam czasie nam to obniżenie zniknie. Ej! Nie wiem, czy... Kurczę, no ciężko stwierdzić. Będę musiał zobaczyć się na nagraniu, ale... No nie wiem, czy jest niższy. To musicie też wy stwierdzić. Przywincie sobie to nagranie do wcześniejszego etapu. Ja jeszcze... No teraz mi ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że raczej to T20 nie jest obniżone. Raczej ten mit tutaj nie działa, chyba że... No nie wiem, może na asfalcie jakoś to... Nie mam pojęcia. Na asfalcie może jest lepiej, ale wydaje mi się, że T20 jest takie same, jakie było. Także mit można chyba wywalić do kosza. Może się coś tam komuś zbugowało. O kurczę, czy to jest Double T sobie tak po prostu tutaj stoi? Damn it! Bez kitu. Double T. Jeden z najdroższych motocykli sobie tak po prostu tutaj stoi. Mit obalony. Moim zdaniem nie da się obniżyć w ten sposób samochodu, po prostu dociskając łychą koparki do podłoża auta. Wróciliśmy sobie do T20, wróciliśmy sobie do Sand Kinga. Auta były takie same jak przed uderzeniem łychy. Także możemy ten mit chyba wywalić do kosza, ale to jeszcze pozostawiam waszej ocenie w komentarzach. Piszcie, co o tym myślicie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. A czym się różni ta ścięta? Aha, taka ścięta. Aha, bo ta jest dłuższa, a ta jest krótsza.